Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w najnowszym wydaniu Nowin Jeleniogórskich. Oczywiście na pierwszej stronie prezentujemy laureatkę Wytrycha do serc publiczności, czyli panią Dominikę Łukasiewicz. W niedzielę odbyła się gala srebrnych kluczyków. Przyznaliśmy srebrne kluczyki, przyznaliśmy złoty kluczyk. Było wspaniale, choć niestety w mocno ograniczonym składzie, jeżeli chodzi o publiczność. No ale już na to nie mieliśmy wpływu, że tylko 25% pojemności sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury mogło zostać zapełnione widzami. Dziękujemy wszystkim za zrozumienie tej sytuacji, w jakiej musieliśmy ten finał naszego przedsięwzięcia odbyć. Niemniej było wspaniale, uroczyście, było mnóstwo emocji i niespodzianek. A o wszystkim tym przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Nowin Jeleniogórskich, bardzo oficjalnych treści i tych mniej oficjalnych, trochę takich za kulisy również wiadomości. Myślę, że to będzie dla Państwa ciekawa lektura. A na stronie sportowej Wojownik, czyli sylwetka Patryka Kobiałki. To jest chłopak z Siedlęcina, były zapaśnik, który w tej chwili robi karierę w mieszanych sztukach walki MMA. I Patryk został zwycięzcą plebiscytu sportowego jeszcze za 2019 rok, ale oczywiście z powodu koronawirusa i tego całego zamieszania to rozstrzygnięcie nam się mocno przesunęło w czasie, ale udało się je w końcu odbyć. Teraz po prostu przedstawiamy sylwetkę tego niezwykle ambitnego chłopaka. Myślimy, że będzie jeszcze o nim bardzo głośno w polskim sporcie. Na stronie trzeciej ostry konflikt na ulicy, czyli jedna kamera monitoringu i dziesiątki wzajemnych pretensji. Tutaj, jeżeli chodzi już o szczegóły, to odsyłam Państwa do lektury nowin. Chroń siebie i innych, apeluje sanepid. To jest oczywiście tekst związany z COVID-em, z koronawirusem i z całą sytuacją epidemiczną w naszym regionie. Jesteśmy gotowi na wyzwania, deklaruje rektor Karkonoszkiej Szkoły Wyższej dr Wioletta Palczewska. Jest to chyba jedna z nielicznych kobiet, która piastuje tak wysoki urząd, funkcję w szkolnictwie akademickim. Nie przegap, czyli no nie wiem, czy to nie będzie już jedna z naprawdę z ostatnich możliwości skorzystania z bogatej oferty kulturalnej. W nowinach historycznych z archiwum jeleniogórskiego dziennikarza, w nowinach turystycznych renesansowy skarb Republiki Czeskiej i jeszcze na sam koniec wspominamy pana podpułkownika Józefa Paska. Tyle w tym tygodniu. Serdecznie zapraszam Państwa do lektury Nowin Jeleniogórskich.